nowszym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na nową serię. Ta nowa seria będzie składała się z dwóch filmów. Jedne filmy będą o filmach, drugie filmy będą o książkach. I w tej serii będę sobie testowała, sprawdzała, oglądała i przyswajała na nowo moje ulubione produkcje, moje ulubione twory literackie, artystyczne i inne takie. Dzisiaj wzięłam trzy filmy, trzy ulubione filmy, weszłam na Filmweba i zobaczyłam, co ja tam za dawnych czasów lubiłam najbardziej, czemu dawałam serduszka, czemu dawałam dziesiątki i powiem Wam szczerze, że ja kiedyś naprawdę rzucałam tymi dziesiątkami, serduszkami po prostu gdzie popadnie, bo też dopiero doświadczałam czegoś na nowo, dopiero poznawałam dużo rzeczy w kinie, też było pierwszy raz, więc to mogło zachwycać. Teraz jestem już bardziej radykalna i dobry film jest coraz rzadziej. Natomiast właśnie z taką informacją, że teraz jest już dużo lat później, jestem ciekawa, czy znowu zachwycą mnie te same produkcje, czy nadal te filmy będą ulubionymi. Natomiast to nie jest główny powód, dla którego chcę oglądać te rzeczy. Pierwszy, najpoważniejszy powód, dlaczego w ogóle pomyślałam o tym, że taka seria będzie ekstra, jest to, że ja mam mnóstwo ulubionych filmów, mnóstwo ulubionych książek, coś, co mogę polecić po tytule, ale zupełnie nie pamiętam dlaczego. Więc to jest moja życiowa taka artystyczna tragedia, że naprawdę mnóstwo filmów widziałam, mnóstwo filmów uwielbiam i polecam, ale nie wiem za co, bo już zupełnie nie pamiętam. I dzisiaj zrobimy sobie taki maraton trzech filmów i dzisiaj kategoria była taka: musi być na jednym streamingu, żebyście też mogli sobie na przykład wykupić na jeden miesiąc i obejrzeć tam akurat te trzy filmy, bo uważam, że dla trzech fantastycznych filmów warto wykupić dostęp na jeden miesiąc. Po drugie wybrałam filmy tym razem polskie i po trzecie wybrałam filmy nie takie sztampowe, nie takie stare. Wybrałam coś takiego dla mnie nieoczywistego, może coś, o czym słyszeliście, ale nie oglądaliście, może coś, co no nie będzie takim nudnym gadaniem, tylko rzeczywiście będzie jakimś odświeżeniem. Natomiast no wybierałam też filmy, do których tak mocniej mi zabiło serce i pomyślałam sobie, tak, koniecznie chcę to obejrzeć, więc dzisiaj taki maratonik trzech filmów. Zrobiłam sobie herbatki, zioła, wody, mam też zupę, bo po prostu muszę się nawadniać. Ja naprawdę nic nie piję ostatnio, także to też dobry moment na nawadnianie. I słuchajcie, pierwszy film to Atak Paniki. Pierwszy film to bez wątpienia Atak Paniki. To jest po prostu dla mnie jakiś szok tego roku. Jestem zachwycona tym filmem cały czas. Teraz za kilka dni jest spotkanie z reżyserem, więc zastanawiam się, czy na nie nie pójść i nie obejrzeć jeszcze raz tego fantastycznego filmu, choć zastanawiam się, czy on nie jest fajny tylko raz, ale jak teraz sobie o nim myślę, to nie pamiętam go aż tak bardzo dobrze, żeby nie móc cieszyć się nim jeszcze raz, także już po prostu zacieram ręce. Zacieram ręce? No, dobra, robię to i po prostu chyba będę śmigać na ten seans z reżyserem. Film opowiada o atakach paniki w różnych wątkach różnych ludzi. To potem w ogóle się jakoś tak niesamowicie przeplata, łączy. No to są te filmy wielowątkowe, ale to jest jedyny film, który mnie tą swoją wielowątkowością przekonuje. Jest po prostu taki, że kończy się, jest tak ogromne napięcie, siedzisz i masz takie: nie, no nie, ale kosmos. Także ja potrzebuję takich emocji w kinie, więc dostałam je w 100%. Także jeżeli macie teraz czas, teraz jest on w kinie, to koniecznie go zobaczę. Pamiętam z tego filmu jedynie to, że byłam absolutnie zachwycona i po prostu wychodząc z kina byłam oszołomiona tym, jaki ten film jest fantastyczny. Pamiętam jedynie tyle, że ten film składa się z różnych części, z różnych segmentów i w każdym z tych segmentów jest opisana inna historia ataku paniki. Pamiętam jedynie atak paniki z samolotu, ale nie pamiętam, czego w ogóle dotyczył ten atak paniki, nie pamiętam w ogóle nic, pamiętam tylko jedną scenę, po prostu jak siedzą w samolocie. No i wiem też, że będzie scena, będzie segment ze ślubu, ale nie pamiętam. Pamiętam to jedynie dlatego, że widziałam po prostu plakat, na którym była panna młoda. Także jestem bardzo podekscytowana, jestem ciekawa, czy nadal ten film będzie mi się podobał. Także widzimy się za półtorej godziny. Giving me wind and rain.
właśnie jestem po obejrzeniu Ataku Paniki. Jest już trochę dosyć ciemno, bo zaczęłam późno oglądać. I to nie będzie na ten moment mój, jeden z moich ulubionych filmów. Na ten moment skaczę dużo niżej. Natomiast to nadal jest bardzo dobry film. Bardzo zaskakujący, mega śmieszny, świetnie zagrany aktorsko, rewelacyjny montaż, rewelacyjne zakończenie, świetna dynamika, nic tam nie jest przegadane, segmenty się ze sobą w żaden sposób nie przenikają, ale po prostu są ucinane, natomiast są ucinane agresywnie, ale jakoś tak w dobrym momencie. To wszystko bardzo fajnie płynie. Także mimo wszystko, mimo że ten film już nie wzbudził we mnie takich emocji, no bo obejrzałam go drugi raz, to jednak jest warty polecenia. I tak jak mówiłam Wam przed obejrzeniem tego filmu, że właśnie były różne ataki paniki i jeden w samolocie, no to ja zupełnie nie pamiętałam, co się działo w tym samolocie. Natomiast segmenty są w samolocie, jest para, która spotyka się na randce, jest kobieta, która spotyka się ze swoimi przyjaciółkami, bo umarł jej chłopak z liceum, a teraz już są dorosłe, jest wątek ślubu, chłopców, młodych chłopców, którzy wzięli trawkę, chłopaka, który mieszka ze swoją matką, która ma bardzo dużo zwierząt i on ją bardzo źle traktuje. I ten chłopak również jest na weselu, na tym, na którym jest też inna główna bohaterka. I chyba o niczym więcej nie zapomniałam. Też nie chcę Wam mówić nic więcej, bo wydaje mi się, że to jest taki film, który jest tak wartki, tak szybki, tak zwinny, tak dużo się tam dzieje, a jednak tak dużo się tam dzieje, ale tak różnych rzeczy, że gdyby powiedzieć cokolwiek, to już jest to powiedziane za dużo, za duży spoiler. Także nic Wam nie mówię, film jest na Netflixie, bardzo serdecznie Wam go polecam. Czy ja do niego kiedykolwiek wrócę? Wydaje mi się, że ten film jest na raz, że on właśnie tak niesamowicie szokuje za pierwszym razem, a już za kolejnymi, nawet jak teraz go nie pamiętałam, to jednak coś tam mi się jakkolwiek przypominało i już nie było tej wielkiej ekscytacji, jak za pierwszym razem pamiętam, że siedziałam w kinie i byłam oszołomiona. Ten film jest taką polską wersją Dzikich Historii. Ja chyba po tym filmie, jak dużo ludzi mi pisało, że obejrzeć Dzikie Historie, to go obejrzałam, ale tamtego to już zupełnie nie pamiętam. Więc może kiedyś obejrzę, ale na pewno nie w tej serii ulubionych filmów, bo pamiętam, że ten pierwowzór, czyli Atak Paniki, był moim jakby ulubionym, no bo jednak był pierwszy. Teraz zabieram się za Body Ciało i jak patrzyłam na Filmwebie na wszystkie ocenione przeze mnie filmy Szumowskiej, to ten był oceniony na 10 z serduszkiem, a reszta była 9, 8, 7, więc okazuje się, że to jest mój ulubiony film tej reżyserki. A ja nie pamiętam nic. Pamiętam jedynie, że na tym filmie byłam z mamą. Kiedy ostatnio przeczytałam sobie opis tego filmu, to mówię, ha, 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 nie pamiętam nic. Nic, absolutnie nic. Pamiętam tylko Ostaszewską, która miała krótkie włosy i była taką babuszką. I pamiętam to, bo pewnie utrwalało mi się to przez plakat również. Natomiast no, szaleństwo, że tak bardzo można nie pamiętać nic ocenionego na 10 z serduszkiem filmu. Jestem ciekawa, czy teraz na tyle samo mi się spodoba. Z chęcią również taką mam chęć na obejrzenie wszystkich filmów Szumowskiej, bo oglądałam je bardzo dawno temu. Dzisiaj powinien być film, ale go nie będzie, bo dopiero go nagrywam. Zawsze mam budzik na 17:59, żeby o 18:00 dodać film. Natomiast dzisiaj się nie wyrobiłam. Natomiast wydaje mi się, że ten film Body Ciało może mnie zaskoczyć, bo filmy Szumowskiej są no jednak takim arcydziełem. Uwielbiam tę postać i ją jako reżyserkę, także nie mogę się doczekać. Lecę oglądać, godzina 28. Widzimy się po tym czasie. I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself, let the spine. Don't wanna overthink it, baby.
na reklamę. Żart, ale nie będzie tu żadnej reklamy. Natomiast szukałam czegoś do jedzenia. Jakieś przekąski i nie mam żadnych słodyczy. I mówię, no nie, dobra, sprawdzę ten zamrażalnik, ale na pewno nic tam nie ma. A Piotr kupił mochi Kuebo. I pamiętacie, jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to testowaliśmy mango, a teraz mamy kokos. Także zrobię ten test w trakcie oglądania filmu. Minęło 10 minut, więc... Pyszne. 10 na 10 polecam, ale idę oglądać dalej. Kolejny film zaliczony i słuchajcie, no... Jeżeli ja z tego filmu pamiętałam jedynie, że Ostaszewska jest starą babcią, to pamiętałam naprawdę niewiele. Film bardzo dobry. To jest wyższe kino, wyższa sztuka. To jest film wspaniały, natomiast to nie jest 10 z serduszkiem. Natomiast to jest wybitne kino, to jest takie 9,5 bez serduszka, bo to tym razem po prostu mnie jakoś nie wciągnęło. Nie było to potrzebne dla mnie. Był to bardzo dobry film, bardzo, bardzo dobra historia. Świetne było również to, uwielbiam takie filmy, że był szacunek do widza. Często wam o tym mówię, bo bardzo często filmy są prowadzone w taki sposób, że wszystko musi być wyjaśnione. Tu natomiast bardzo dużo rzeczy było tylko pokazane i człowiek już po prostu sam z siebie mógł się domyśleć, bo człowiek widz jest zazwyczaj mądrym człowiekiem, więc jest w stanie ogarnąć to wszystko sam. Świetna gra aktorska, świetne te historie po prostu powiązane ze sobą. Jest to film o ciele, jak sam tytuł mówi, body ciało. Jest to o anoreksji, o otyłości, o śmierci, o życiu po śmierci. Jest również dużo ciała zwierzęcego. Ogólnie no... coś niesamowitego. Bardzo mi się podobał ten film, bardzo. Natomiast uważam, że tak z 5000 razy podobał mi się w 2015 roku, kiedy byłam na nim w kinie. Ale to jest, w przeciwieństwie do poprzedniego filmu, taki film, który można oglądać milion razy i za każdym razem coś innego z niego wysnuć. Ja teraz, kiedy go oglądałam, myślałam sobie, Matko Boska, w 2015 roku to ja z tego filmu nie wysnułam nic. W sensie, no wysnułam, bo okazał się moim ulubionym, więc miałam swoje jakieś tam przemyślenia i w tamtym momencie sposób bardzo, bardzo mi się podobał i bardzo dużo dla siebie wyniosłam. Natomiast to w ogóle nie były te emocje, które miałam teraz, bo gdyby to były te same emocje, to by mi się przypomniały. A tak to miałam takie, wow, to się naprawdę działo, to naprawdę było to, że wtedy zupełnie tego nie wyczuwałam. Nie umiałam tego odnaleźć, tego właśnie ukrytego dna. I miałam zupełnie właśnie inne przemyślenia, więc bardzo ciekawe. Ja sobie myślałam w ogóle, że absolutnie wszystkie filmy, które oglądałam za dzieciaka, powinnam obejrzeć również teraz, bo to jest absolutna zmiana. Nie ma możliwości, żeby ten sam film, kiedy miałam 15 lat, 16 lat, rezonował ze mną tak samo, kiedy mam 26. Więc no, film oczywiście bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wam polecam. Czy on jest trudny? Jest wymagający, ale wydaje mi się, że nie jest trudny. Jest skomplikowany, wielowątkowy, ale bardzo, bardzo dobry. Teraz zabieram się za film trzeci. Trzeci film to 7 uczuć i pamiętam, że i ten film nie pamiętam, ale no...
bardziej pamiętam niż wszystkie pozostałe. Ten film oglądałam we Wrocławiu z moim bardzo dobrym znajomym i pamiętam, że byliśmy na tym w kinie i bardzo żałowałam, że nie poszłam na ten film z Piotrem, bo on był naprawdę świetny i kiedy wyszłam z kina, to ja przez godzinę nie mogłam dojść do siebie. To jest historia o dzieciach, o ich emocjach, o uczeniu się tych emocji lub blokowaniu tych emocji. Dotyczy to chłopca, jego życia w domu, jego życia w rodzinie i co jest najfantastyczniejsze w tym filmie, dzieci są grane przez dorosłych. Ja w ogóle mam takie zdanie na temat dzieci w filmach i dzieci w ogóle w teatrze, że to nie powinno mieć miejsca. Uważam, że jako ludzie powinniśmy mieć na tyle wybujałą wyobraźnię, żeby móc sobie poradzić z tym, że aktor dorosły gra dziecko. Bo nawet patrząc na te wszystkie historie z Disney Channel, gdzie ja byłam po prostu fanką Demi Lovato, Miley Cyrus i innych osób, teraz po prostu mój świat legł w gruzach, kiedy się dowiedziałam, że one wszystkie miały problemy z odżywianiem, depresję, brały narkotyki, bo nie mogły sobie z tym poradzić. Teraz na przykład wyszła książka jednej z głównych bohaterek serialu iCarly, Cieszę się, że moja matka umarła. Czekam, aż przeczytam tę książkę, bo to jest jakiś kosmos, że kolejna sprawa wychodzi na jaw. I tak sobie myślę, że po co? Po co tym dzieciom takie rzeczy, kiedy można właśnie nagrać 7 uczuć, w których występują wybitni aktorzy, a wybitny aktor potrafi zagrać wszystko i doskonale potrafi zagrać dziecko. Jestem bardzo podekscytowana tym seansem, bo jestem ciekawa, czy znowu wzbudzi we mnie aż tak ogromne emocje, także widzimy się za chwil parę. Już myślałam, że wszystkie filmy będą takie, że o, fajne, ale już teraz nie są moimi ulubionymi, natomiast 7 uczuć nadal miłość największa, nadal pałam niesamowitymi emocjami do tego filmu. Uważam, że jest arcydziełem, 10 na 10 z serduszkiem, jeżeli patrzeć na ranking Filmweba i po prostu... Ta końcówka jest tak mocna, cały film jest taki nasiąknięty bardzo dobrym aktorstwem, bardzo dobrym humorem, bardzo dużo jest też tam takiej brutalności dorosłych i końcówka i Sonia Bohosiewicz i ten jej monolog to jest coś niesamowitego i pamiętam jak wtedy mnie to urzekło i jak bardzo teraz znowu po prostu byłam wbita w fotel i nagrywam teraz po prostu o tym, bo chcę skończyć odcinek, natomiast siedziałabym w milczeniu jeszcze przez kilka godzin. Fantastyczny film, jeżeli macie coś obejrzeć, co was po prostu zmiecie, to myślę, że to jest idealny wybór. Uwielbiam ten film. Uwielbiam. Jest tak mocny, tak trudny, w sensie potrzebny. To jest trochę taki case jak Come On, Come On z zeszłego roku, który był właśnie o ważności dzieci, o tym, że to są ludzie i to jest coś tak oczywistego, tak normalnego, a jednak ludzie dorośli tak o tym zapominają, co jest dla mnie absurdalne. I nawet jak wychowują swoje dzieci, to o tym nie myślą. I właśnie tamten film był takim mocnym akcentem, natomiast ten film jest tak 1000 razy mocniejszy. I jest o tym, jak ważne są dzieci, jak są ważne uczucia, jak trudno, jak właściwie jak łatwo jest pozbawić dzieci uczuć na całe dorosłe życie. No, mocne. Ale gra aktorska to jest takie cudo. I nadal podtrzymuję, dzieci w filmach są zupełnie niepotrzebne. Dajmy dzieciom żyć.
a aktorom pracować w filmach. Tak jest moje zdanie, jestem ciekawa, jakie jest wasze. Ja tymczasem jeszcze sobie będę żyła z tym filmem, a was ściskam, pozdrawiam. Dajcie znać, koniecznie dajcie znać, czy oglądaliście jeden z tych trzech filmów. Jeżeli tak, to dajcie znać, który. Jeżeli nie, to dajcie znać, który by was najbardziej zainteresował do obejrzenia. A ja tymczasem ściskam, serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia. Już niedługo dajcie znać jeszcze w ogóle, czy taka seria będzie dla was fajna, czy nie fajna, czy mam coś w niej poprawić, czy nie. Ja też jestem ciekawa, jak w trakcie montażu to wyjdzie i jakie ja będę miała o tym zdanie, czy coś będzie następnym razem do poprawienia, czy nie. Natomiast bałam się, że ten taki maraton trzech mocnych filmów naraz będzie szokiem i takim trudnym do przejścia elementem dnia. Natomiast taki maraton moich ulubionych filmów to jest sztos, bo no, nie wiem, czy mi się kiedykolwiek zdarzy, żeby mój ulubiony film był aż tak po prostu znienawidzony, że będzie na przykład oceniony 1 na 10, że na przykład nie będę mogła go skończyć, czy coś. Wszystkie te trzy filmy, mimo że już nie były może jakoś tak nie wiadomo jak ukochane przeze mnie, to jednak wzbudzały we mnie bardzo pozytywne emocje. Znaczy, wzbudzały we mnie emocje, bo pozytywne niekoniecznie. Natomiast to było bardzo dobre kino i myślę, że wszystkie filmy właśnie w tej serii takie będą, więc zobaczymy. A tymczasem ściskam was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już niedługo, pa!